Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Job Simulatora. Jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, ponieważ została nam już tylko jedna praca. Ona gdzieś tutaj jest, oczywiście jest to sprzedawca w Żabce. Już chyba milion youtuberów nagrywało z tego, powiedzmy, odcinki, ale no cóż, ja też chcę sprawdzić, jak to jest być sprzedawcą w Żabce, tak więc mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę. Niestety nie wiem, ile zostawiliście pod poprzednim odcinkiem łapek w górę, ponieważ nagrywam odcinek po odcinku, ale obstawiam, że było ich bardzo dużo. Oczywiście za wszystkie dziękuję i przenosimy się znów do wirtualnej rzeczywistości tutaj. Tak więc zaczynajmy, nie zapomnijcie o tej łapce w górę, to jest bardzo ważne, ponieważ wydałem dużo kasy na tego Oculusa, żeby tutaj dla Was materiały tworzyć, więc możecie, wiecie co zrobić, taktyczną łapę w górę strzelić, a my już tutaj oczywiście przenosimy się i zostajemy sprzedawcą w Żabce, no po prostu, co nie? Pyk! Jasne! Uwielbiam, po prostu hot dogi z Żabki są najlepsze, są mua. Nie no, tak naprawdę nie są aż takie dobre, nie przesadzajmy. Ale dobra, jak widzicie, no to jest ewidentna Żabka. Convenience store clerk. Pa. Okej, czyli bierzemy stąd tikety jakieś. Dobra. Next. Okay. Co? Wait, już zaczynam pracę? Ja tu mój pierwszy dzień jest dopiero. Halo, nie wiem, co mam robić tutaj. Halo. Co jest grane? Dobra, najpierw muszę posprzątać. Dobra, tak więc jak widzicie, ewidentny symulator. Dobra. No jasne, że chcę mieć widok na sklep. Żeby nikt mnie tutaj nie próbował okraść. Ładny widok, super. Czyli stąd bierzemy po prostu następne zlecenie. Obstawiam, że tutaj nie będzie tego aż tak dużo. Tak więc dobrze, zajmijmy się pracą. W końcu chcemy zarabiać pieniądze, chcemy tutaj. Dzień dobry. Good afternoon, human. I would like to purchase these chips. This chips? Jasne. Pup. O Jezu, przepraszam, zeskanowałem pani to. I ten dźwięk. Proszę. Could I also get one of those meat cylinders, please? Okej, spoko. Hot dogs are in the freezer. Make sure you heat them up. At least a little bit. To są hot dogi? Nie, to są hot dogi. A, to są kiełbaski, patrzcie, no. Troszeczkę nam tutaj kiełbaski się zmroziły, ale spokojnie, my sobie damy radę. Pieczone, super. Buła. Bułkę też musimy. Kupson 719. Wow, dzięki za zaproszenie do znajomych, ale i tak cię nie zaakceptuję. Chłe. Dobra, ja tu widziałem bułki, przysięgam. Nie, to są burritosy, to są kebaby. O Jezu! Przepraszam. Nie chciałem, to mój pierwszy dzień w pracy. Gdzie są bułki? Come on! Gdzie są bułki? Czy ja jestem ślepy? Gdzie są bułki? Jumbo display? No okej. Przysięgam, że gdzieś tu muszą być. Tu są jej chipsy. Też mogę zeskanować to. Okej, śmiesznie, ale gdzie są bułki do cholery jasnej? Oczywiście bułki są tutaj. No któż by pomyślał, że w szufladzie trzymają bułki? Jasne. Zapłacić za to milion. Proszę. Czy już? Lever? Okej. Okay. Gdzie jest kasa? Pyk! O, jest 82. Chyba trochę za dużo. O, paper currency. Pum. I do kasy. Dziękuję. Wydrukować potwierdzenie? Dobra, schowajmy naszą kasę. Okej. Proszę, to pani reszta. A mogę być winny grosik? Takiej mogłem pokazać, dobrze. Okej, to można od razu wyrzucać. Aha. Dzień dobry. Był to zwykły dzień sprzedawcy w Żabce.
I'll take one of those frozen slushy delights. Mogę to? Nie? Nie? O, oh, okej, okay. Dobra, slushy. Co to jest slushy? Hej, halo, nie mogę. O, dobra, przełączyło się. Już się bałem, że nie będę... Okej, czyli jakiś shaker mamy tutaj zrobić. O, przepraszam, to mój pierwszy dzień. Proszę się tutaj nie przejmować. Jumbo? Co to jest jumbo? Nie znam się, panie, to mój pierwszy dzień. Powiększarka! To jest genialne. Proszę, do pana... O. Mogę... Przepraszam pana. No to w takim razie... No cóż, no... Muszę panu zrobić nowy napój. Przepraszam, no zdarza się. Przepraszam, to mój pierwszy dzień w pracy. Ja nie wiem, co tutaj mam robić za bardzo. Dobra, jumbo? Zapomniałem go zeskanować, po prostu rzuciłem panu w twarz, no zdarza się. Okej, wszystko wróciło do normy. Co? Co mam zrobić? A, pieniądze, dobra. Myk. Dziękuję. O, dziękuję, mogę być winny groszy. Grosik. Jej. To może resztę sobie odłóżmy. Gdzie mogę odłożyć resztę? No tu chyba, obok kasy. Super. Następny proszę klient. Kto następny chciałby tutaj, powiedzmy, sprawdzam, czy wszystko działa. Jak coś. Dobra, dzień dobry. Okej. Wczorajsze wiadomości? Po co do pani? A, przepraszam. Zapomniałem pani to zeskanować. Ojej. Nie wiesz, co się dzieje. Jaki ticket? A. To? To chcesz? O, lottery tickets. Przepraszam, to nie jest to. Lottery tickets. Gdzie są lottery tickets? Come on. Hot dogs? Nope. O, tu są ticketsy. Dobrze. No, proszę. Czyli to lotek również się tutaj łapie. I tak nie wygrasz. Co? A, okej, okay, dobrze. Lotto, idealnie, no dobra. No tak, jesteś stara, no dobrze. Proszę. Przykro mi, ale musi pani za to zapłacić. No niestety. Łącznie $162 masz. Czek? Ale my nie przyjmujemy czeków. Przyjmujemy? A, przepraszam, to mój pierwszy dzień, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że przyjmujemy czeki. Proszę. Już, do widzenia, do widzenia. Spoko. Nikt tutaj nie kradnie? Dobra, w porządku. Ja? Tak? Co? O, już się robi, już się robi. Chyba powinienem mieć tutaj. O, mam gotowe nawet. Hot dog? No. I was talking not you. I want some gum. No. Not you, the human. I want to buy some gum already. Please. What is this, your first job? Tak. To jest moja pierwsza praca. Wow. Took you long enough? No. I tak za tego hot doga zapłacisz. No. Najgorszy robocie. Masz, to dla ciebie. No, nie rozmawia się przez telefon w żabce. Nie słucha mnie. Skoro mnie nie słucha... O! W takim razie przysmażymy cię troszkę, typie. Dobra, wyrzućmy to gdzieś tam! Dobra, okej.
$7 poproszę. Nara, Boże, co za gościu, no normalnie nie wierzę w to. Ech. No matter how irritating the customer, humans were required to smile and be polite. O nie! Ech. Ukradną coś, nie? Oh, my little angel, put that nice healthy banana up there for the human. Proszę. Now you stay here for a minute, dearie. Mommy needs to use the little bathroom. Nie! Co? Nie, tylko nie to. Sugar! 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 Give me sugar! Cukier? Chcesz cukru? That is not sugar! Okej, okay, dobra, no spoko. Snacks? Na pewno w snacks byś chciała. Jestem pewien w 100%. Snacks równa się cukier. Masz! Więcej, proszę. Ale kto za to zapłaci? Tak, oczywiście. Ale nie zeskanowałem tego. Błąd, co zrobiłem? Money? Okay, here. What did you do to my darling? Come back here. Nic nie zrobiłem, chciała słodycze, to sprzedaję jej. Just do whatever the customer or their children wants and make sure you always grab that money. Jasne, muszę pamiętać o skanowaniu. Dobra, posprzątajmy tutaj stanowisko pracy. Yo, this place is looking sick. But you know what it needs? More maximum energy branding. Why don't you bring up that display and we can pump it up a bit? Jasne. Energolki zawsze spoko. O, mam je umieścić tutaj wszystkie. Okej. To ma sens, ale... If you're all done, just hit that button and let's lock this thing in. Dobra, zrobione. Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale zadziałało. O, tam są. Przecena. I need something for cleaning. Co ty zrobił? Clean up here. Pass me something. Anything. Że co? No, masz gazetę. I guess I can make this work. Oh. I'll be out in a second. Oh, nie było papieru toaletowego w kibelku. Dobrze, że dałem mu gazetę. Uff. All right, much better. Od razu lepiej. Display, human. All right, looking good. Normalnie, zarobimy na tym miliony. Brand, baby. Boom. Peace out, human. Yeah, na razie. Wynocha. Dobra. O, już biorę, next, please. Rzućmy to tam, w sumie tutaj nikt nic nie widzi, co robimy. Dzień dobry. Oh, I just got back from jogging and... Oh man, do you have something to replenish my electrolytes? Jasne. Oh, fridge. Dobra, tym razem tutaj musimy się przełączyć. Dobrze, skoro tak, no to jasne. Proszę. To dla ciebie. O! This maximum energy stuff looks new, right? It looks like you have to shake it. Could you shake it? Shake it? No już, zrobiłem to, wstrząsnąłem i ci dałem. All right, here's your money, take it. Dawaj kasę, typie, i spadaj biegać. Sio, sio, sio. I feel energized, so energized. Łapka w górę. Yo, yo. Nie mogę pokazać łapki w górę, to jest najgorsze. No cóż, trudno. Bierzemy następnego. Kto będzie następnym typem? Universal credit system. Some humans had more money than they knew what to do with and struggled to find ways to spend it. Czy ty kupisz cały sklep? Proszę, nie. Looks like I've got some money to blow. What's good here? Give me stuff. Whatever's good. Jasne. Mówisz, że masz dużo kasy? Skanujemy to. Dobra. To będzie drogie? No, that's cool. How about a couple more things? Jasne. Gumy? Nie ma problemu. Mówi pan, że nie ma pan na co wydać pieniędzy. O Boże, skanu... Dobra, nieważne.
O, książka Job Simulator. Na pewno się panu przyda na spokojne wieczory. Myślę, że to też się panu przyda. Jakieś fajerwerki. Wiadomo. Przepraszam. To nie wypał, nieważne. Dobrze, to wszystko. $250. Wow, dostałem piątaka. Super. Yeah, pieniądze. W sumie praca w Żabce w przyszłości nie jest taka zła. Nie ma tak źle chyba. W sensie można robić ludzi w konia, typu na przykład... O, skanując ketchup. Dobra, nieważne. Well, co? There you go. You know the drill. Gum on the gum rack, magazines on the magazine rack. Put stuff where it goes. Get it sorted. Co? Chciałem to zeskanować? Nie? O, dostawa, dobrze. Spoko, dostawa przyszła. Ja tak mówię, o co chodzi? Nie ma problemu, tu się pokończyły nam trochę rzeczy. O, co to jest? Że niby gdzie to mam? A. Jakiś super ostry sos. Dobra, nie ma problemu. Jakieś tabletki. Pyk. Co my tu jeszcze mamy? Więcej tabletek. No i zrobione. Dziękuję. Nara. Dzięki Bob za dostarczenie. Dzięki za dostawę. Dzięki. Następny klient albo zadanie. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo, o co chodzi, prawda? Dobra, wszystko jest dobrze. Się nagrywa. Co? How about those popsicles in the freezer? If we don't sell those by tomorrow, we're gonna have to throw them out anyway. Dobra, chcesz loda? Proszę bardzo. To będzie... milion dolarków. I wasn't expecting to actually get something. No widzisz, gość, tak. Could I get a bit of change, too? Change? No dobra. Change. Okay. Jasne? Wow, thanks. You're a real good person. I'll be going now. Oh, to był chyba jakiś bezdomny? Chyba tak. Hello there, human. Albo i nie? Nie wiem. Look at this. I've got a coin here for you. What can I buy? Hej, widać mnie. Surely. Jestem niewidzialny. Just give this bot something, preferably not something especially valuable. Masz. Pleasure doing business. Wodę mu dałem. Battery acid blue. No, dostał wodę. It was necessary to make special deals with customers like this to assure their repeated patronage. Spoko. Oh no, here comes trouble. O nie. See, today's not your lucky day, pal. Open that safe and give me all your cheddar. Już! Proszę nie strzelać do mnie z tego banana! Już! Ręce do góry! Moje pieniądze! A w zasadzie nie moje. Okej. Okay. Dobrze. Oh my god, dostał ser. No tak, w końcu miał banana zamiast broni, więc... Nie dziwię się. A ty co, ty ziomek? Masz gazetę! Albo i nie! Masz fajerwerka! Kwiatek? O, mały kwiatek! Burrito's good! Burrito, jasne! Mamy tutaj burrito, oczywiście! Jeden burrito! Wait, super, sprzedane.
Proszę go. Hop. Dziękuję. Don't forget to put cash in the register. Just because Jasne. Your customer isn't paying attention doesn't mean. All right. Easy. Już mi nie łucz, jestem zaawansowany tutaj, typie. No. Next one. Oh. Well, there. I haven't seen a mess this big since the human uprising of 2027. Hold on there, human. I have just the thing. Why don't you try it out? The keyhole is right there by the dial. See it? Oh. Okay. Nie mówcie mi, że będę musiał coś. This robot is designed to clean even the most disgusting human messes. Grab the controller and clean those stains around the store. Wow! Wow, robot, który sprząta, ale beka. Mogę nim sterować. Dobra. That's enough for now, I think. Just pull the key out to deactivate the robot and we'll move on to our next customer. O, o jeszcze tu robociku. Dawaj. No, dawaj, dasz radę. W zasadzie ja dam radę. Dobra. O, ale go idealnie ustawiłem. Dobra, wyciągamy. Eldo, nie ma klucza. Prawie bym go zgubił. Dobra, ups, ups, ups. Następny klient, proszę. Kto będzie następnym klientem? O Jezu. Oh, hello. I'm an adult robot. And I'd like to purchase something. Because I'm an adult. Something about this seems a little bit strange. You should probably check their ID. Oh yeah, ID. Mają napis adult i krawat. I mean, I got that right here. Check it out with your universal scanning device, human. Oh, scanning device? No, wait, that's the wrong one. Try ID, totally legit. Oh, z podkreśleniem, totally real, ID card. 110% real, możecie, sprawdźcie najpierw to. 100% real ID, created real job city, bla bla bla. To już jest ulepszone. Totally real, exp never. Well, the technology is never wrong. That appears to be one legitimately adult robot. Na pewno, nie wydaje mi się. Dobra, uznajmy, że... A, fajerwerki chcecie kupić. Dobra, to spoko. To nawet bym wam bez problemu sprzedał. O-o! Idziesz do więzienia! Oszustwo! Dobra, zabiorę ich dokumenty. No. Nigdy ich nie odzyskają już. Fejkowe dokumenty. Nieźle się bawią, widzę dzieciaki. Niezła zabawa. Następny, proszę. I understand you were held at Banana Point earlier this evening. We've captured the suspects. We just need you to point out who did it. Oh, yes. Who took your check? Let me make it simple for you. Here are the three suspects. Just hand me the one who did it. Make sure you're certain. Mogę tak zrobić. Kto to zrobił? Niech się zastanowię. Nie, no dobra, on to zrobił, masz. Bez cheatowania, bez oszukiwania. No tak, niczego nie możecie udowodnić. No to też takie rzeczy w pracy się zdarzają niestety. Jak sami widzicie. Jup. Well, you know how to get back to the museum if you want to. Oh. I'll just be hanging out here while you do whatever you want. Skończyliśmy! Naprawdę tak szybko poszło? Nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Ile tam mamy minut? 25, nie no spoko, dobra. Tak więc to był taki odcinek. Wróćmy do muzeum. Właśnie, wróćmy sobie do muzeum. Pyk. Zjedzmy tego kepsika właściwie, no i wracamy. Dobra, słuchajcie. No, cóż mogę powiedzieć, tak? Nie, już wystarczy mi na razie pracy. Tak więc dobra, to był oczywiście odcinek z Job Simulatora, był to odcinek z sprzedawcy żabki, tak więc mam nadzieję, że się wam oczywiście tutaj podobało. Ja już się troszeczkę spóciłem, bo nagrywam dwa odcinki pod rząd. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, dzięki wielkie, jeżeli chcecie, żebym jeszcze dokończył tutaj, bo nie skończyliśmy.
Gourmet Chef, czyli szef kuchni, więc jeżeli chcecie, żebym to skończył jeszcze na odcinku takim już krótszym, to oczywiście piszcie komentarze, łapkujcie. Ja się z wami żegnam, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!